Czołem młodzi junacy! Tutaj Tomasz Kopyra, instruktor kulturalno-oświatowy Wrocławskiego Festiwalu Dobrego Piwa, który odbędzie się już za równo 30 dni. 1 maja we Wrocławiu na esplanadzie Stadionu Miejskiego przy ulicy Śląskiej, a z drugiej strony przy ulicy chyba Pilczyckiej. Nieważne, każdy trafi. Wiem, że jest ciężko, wiem, że aura nas nie rozpieszcza, ale będziemy świętować 4. okrągłą rocznicę piwnej rewolucji. 4 lata temu, w maju, nastąpiła premiera piwa Atak Chmielu. Od tego czasu Polska nie jest już taka sama. Polskie piwowarstwo nie jest już takie same. 500 premier w ubiegłym roku. W tym roku zobowiązaliśmy się, że przekroczymy 1000 premier. A największy festiwal jest we Wrocławiu, piwny. W tym roku postanowiliśmy zwiększyć go jeszcze bardziej. Będzie można przejść dookoła stadionu, będzie więcej stoisk z piwem. Ponieważ jednak spodziewamy się, że przyjdzie jeszcze więcej ludzi łaknących dobrego piwa, więc prawdopodobnie kolejki pozostaną. Mając to na względzie i w związku z powyższym postanowiliśmy w jakiś sposób ułatwić pracę naszemu wydziałowi propagandy. Dlatego blogerzy, którzy zdecydują się dołączyć do wydziału propagandy piwnej rewolucji, będą obsługiwani poza kolejnością. Będą też wyposażeni w służbowy uniform i w służbowe szkło. Dzięki temu będą mogli na bieżąco relacjonować wam wszystko, co dzieje się na Festiwalu Dobrego Piwa. Specjalnie na tę okazję zaprosiliśmy towarzyszy z zaprzyjaźnionych krajów. Przyjadą do nas blogerzy z Hiszpanii, z Portugalii, z Austrii i z Wielkiej Brytanii, a właściwie z Walii, czyli znany wszystkim dobrze Simon Martin. Wraz z nimi planujemy przeprowadzić aktywności, jakich jeszcze w Polsce nie było, czyli blogowanie na żywo. 20 blogerów na płycie Stadionu Wrocławskiego Śląska będzie oceniało, opisywało, fotografowało i na bieżąco o tych piwach, o premierach tegorocznych będzie po prostu szerzyło przekaz o piwnej rewolucji, która się rozlewa się po całym kraju. Wierzymy, że niedługo się wyleje poza granice naszego kraju. W związku z powyższym tuzowie, czy tuzy polskiej blogosfery piwnej zostały już zaproszone, kilku już nawet zdążyło odmówić. I w związku z tym, jeżeli jesteś początkującym blogerem i nie znalazłeś w swojej skrzynce zaproszenia do tego grona, to masz szansę na dziką kartę. Zgłoś się do instruktora kulturalno-oświatowego, czyli mnie, poprzez adres mailowy tomasz.kopyra@gmail.com. Taki imperialistyczny, no ale co zrobić? I zgłoś swój akces, że chciałbyś dołączyć do naszego wydziału propagandy. Wiecie jak było? Było ciężko. 2 lata temu aura nas nie rozpieszczała. Ja myślę, że to może jest za mało powiedziane, ale wszyscy wspominają to z rozrzewnieniem. W tym roku nie wiem jak będzie. Może być równie ciężko, dlatego że El Niño się zasadził nad Atlantykiem, więc płaszcze przeciwdeszczowe są wskazane, ale zawsze będzie można się schronić na trybunach. I z tych trybun będzie można oglądać i w piątek, i w sobotę, jak 20 blogerów, w tym blogerzy z zagranicy, bloguje o polskich premierach, które pojawią się na Wrocławskim Festiwalu Dobrego Piwa. O tych premierach będę Was jeszcze informował w piwnych newsach. Na pewno pojawi się piwo festiwalowe, uważone w browarze Stu Mostów. Na pewno pojawi się zwycięzca konkursu z ubiegłego roku, który jest uważony już w browarze Widawa. Jest to Rauchbier.
Z kolei piwo, które zwycięży w tym roku na konkursie piw domowych, zostanie uważone na przyszłą edycję w browarze Nepomucen. Wszystkie browary dolnośląskie, zostaną zgrupowane w zdolnośląskiej strefie. Będzie też tam browar Nepomucen, który co prawda geograficznie jest na Wielkopolsce, ale jednak duchem i sercem, prawda, jest zdolnośląski. Będą tam więc browary, browar Stu Mostów, browar Profesja, browar Probus z Oławy, browar Widawa i Weteran, pierwszy browar restauracyjny w Polsce, będzie to browar Spisz. Wszystkie browary wrocławskie i zdolnośląskie będą razem. Przybywajcie zatem, bo bez kozery powiem, że jest to największa impreza piwna naszej części Europy. A myślę, że tą edycją możemy wyjść na pierwsze miejsce w całej Europie. Ale to dużo zależy od Was. Dużo zależy od Was, czy przybędziecie tłumnie, czy nie zrażą Was kolejki, czy nie zrazi Was ewentualnie pogoda, chociaż liczymy na to, że będzie wspaniała. A zatem przybywajcie na Wrocławski Festiwal Piwa już za miesiąc, 1 maja. Będzie się działo. Oprócz blogowania na żywo będą panele dyskusyjne z blogerami. Z blogerami z zagranicy zastanowimy się, który festiwal piwny w Europie jest najlepszy i dlaczego ten wrocławski. A z blogerami polskimi zastanowimy się nad bolączkami polskiego craftu i ich rolą blogerów w tych bolączkach. A zatem do zobaczenia z rewolucyjnym pozdrowieniem. Niech żyje piwna rewolucja!